Czy poznajecie tą postać? To Adam Mickiewicz we własnej osobie. Pan Tadeusz powstał w czasie pobytu poety w Paryżu, w okresie, kiedy ten przyglądał się z niepokojem sporom, jakie dzieliły polską emigrację polistopadową. Utwór miał się stać dla Mickiewicza sposobem na zapomnienie o kłótniach i bezustannych oskarżeniach, jakimi obrzucali się emigranci. Pisanie pana Tadeusza było również dla poety pewnego rodzaju powrotem do kraju, lat dziecięcych, do ojczyzny. W samym epilogu autor krytykuje postawę emigrantów, w tym swoją, ponieważ do nich należą. Przygnębienie po upadku powstania listopadowego, żal i po części także wstyd z powodu tego, iż nie wziął on udziału w walkach, a do tego konieczność udania się na emigrację, wszystko to na pewno nie skłaniało do snucia takiej wizji ojczyzny, jaką ukazał nam w utworze. Po 2 latach ciężkiej pracy Mickiewicz kończy dzieło pełne przeróżnych wątków. Spośród nich możemy wyróżnić miłosny, sporu o zamek oraz samego Jacka Soplicy, głównego bohatera epopei.